tym wideo opowiem Ci nieco o badaniach kandydatów oraz pilotów szybowców. No, to pasjonujące hobby wprawdzie możesz uprawiać już od 16 roku życia, ale niestety diabeł tkwi w szczegółach i wymagają licencji pilota szybowcowego. Pilota tego obowiązują pełne badania lotniczo-lekarskie klasy drugiej, zgodne z wymogami Unii Europejskiej i wymagania zdrowotne na tą specjalność lotniczą określa rozporządzenie Unii Europejskiej nr 1178 /2011. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem z Wrocławia, uprawnionym do badań lotniczo-lekarskich i zacznę tutaj od zapytania mojego widza z Legnicy. Chciałbym zapytać, czy przeprowadza Pan badania lekarskie dla kandydatów na pilotów szybowcowych w klasie podstawowej? Jeżeli tak, to chciałbym też wiedzieć, w jakie dni tygodnia to jest możliwe, ile czasu muszę zarezerwować, z czym muszę przyjść i jakie koszty są z tym związane. Proszę mi też wybaczyć pytanie, ale jeżeli te badania zakończą się wynikiem pozytywnym, to czy nie będę miał problemów z uznaniem tego zaświadczenia, ponieważ wiem, że do niedawna było naprawdę niewiele placówek uprawnionych do tego typu badań i to w całej Polsce. Przy okazji mam zrobione kilka dni temu glukozę we krwi, cholesterol całkowity, cholesterol HDL i LDL, czyli to jest ten dobry i zły cholesterol, trójglicerydy, morfologię krwi, badanie ogólne moczu. Czy zabrać te wyniki ze sobą? Dziękuję Panu i pozdrawiam. Abyś rozpoczął badania lotniczo-lekarskie w mojej przychodni, wymagam wcześniejszego umówienia, no, najlepiej będzie to mailowo, lekarz@krasnicki.com.pl, powtarzam, lekarz@krasnicki.com.pl. Dam Ci wtedy konkretne instrukcje, wyznaczymy, uzgodnimy w sumie razem jakiś dogodny termin. No niestety jestem jedynym lekarzem uprawnionym w mojej firmie do badań lotniczo-lekarskich i troszeczkę w tym sensie jesteśmy na siebie skazani. Badanie, a szczególnie badanie kandydata ma ściśle określony zakres, no i jednocześnie jest wymagane wypełnienie dość szczegółowej dokumentacji, natomiast podstawą jest Twój wniosek, niestety wypełniony przez Ciebie i podpisany w mojej obecności, czyli no, nie można tego zrobić zaocznie, ale musisz przyjechać do Wrocławia. No i oczywiście, że całą jakąś istotną dokumentację medyczną zabierz ze sobą, czyli w przypadku tegoż to internauty były to badania cholesterolu, trójglicerydów, cukru, badania moczu i morfologii krwi. Są one bardzo przydatne do porównania i na pewno tutaj się przydadzą w moim procesie orzeczniczym. Natomiast całość innych badań robię u siebie, jest to głównie konsultacja okulistyczna, laryngologiczna, EKG, no oraz wszelakie inne, jakie uznam za potrzebne. Zależy to troszeczkę od Twojego stanu zdrowia, od klasy pilota, jaką się ubiegasz. No, czasami też wychodzą różne schorzenia, o których nie miałeś wcześniej pojęcia. Natomiast podkreślam jeszcze raz, wszystko odbywa się podczas jednej wizyty lekarskiej, jednej, no jednak z uwagi na całą procedurę, konieczność połączenia się internetowego z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, no i ilość dokumentów do wypełnienia, bezpiecznie jest, jak na tą okoliczność zarezerwujesz sobie całe popołudnie. Zaraz po moich badaniach dostaniesz stosowne orzeczenie, jest one zgodne ze wzorem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, no i jest honorowane nie tylko w całej Polsce, ale nawet w całej Unii Europejskiej. No, tak jak wspomniałem, troszeczkę tutaj zależy od połączenia internetowego, bo wydruk tegoż to orzeczenia robią z portalu ULC, ULC-u tak zwanego, czyli Urzędu Lotnictwa Cywilnego. No cóż dalej, jak już masz zrobione te badania lekarskie, no jeżeli jesteś kandydatem, to pozostaje Ci tylko pójść do jakiegoś najbliższego aeroklubu, czy jakiegoś ośrodka szkolącego i po prostu zapisać się na kurs. Tam też na miejscu powiedzą Ci o jakichś aktualnych cenach, innych wymaganiach, na czym to całe szkolenie i otrzymanie licencji pilota szybowcowego polega. Natomiast jeżeli już jesteś pilotem szybowca, to dobrze wiesz, jakie to są te niezapomniane wrażenia, z którymi wiąże się każdy lot. No i przypuszczam, że na brak adrenaliny nie będziesz musiał narzekać.
Na tym kończę. Jeżeli Ty chcesz sprawnie wykonać badania na pilota we Wrocławiu, nie tylko pilota szybowcowego, no ale na razie z wykluczeniem klasy pierwszej, skontaktuj się ze mną na maila wspomnianego już wcześniej lekarz@krasnicki.com.pl. Jeżeli filmik Ci się spodobał, daj lajka, daj kciuka. Jak pomógł Ci w czymkolwiek, udostępnij go na swoim portalu społecznościowym, ulubionym forum, Facebook Nasza Klasa. No i koniecznie, jeżeli już oglądasz filmik, to zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś po prawej stronie na górze, na dole są linki subskrypcji. No i dzięki temu nie ominie Cię żaden mój nowy filmik, który z reguły publikuję co kilka dni. Natomiast jak zwykle najwięcej dyskusji toczy się na mojej stronie internetowej badania-lekarza-medycyny-pracy.com. No i tam wdepnij poprzez link w opisie do tego wideo. Także mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Do zobaczenia w moim kolejnym filmiku. Jeżeli jesteś kandydatem lub już pilotem szybowcowym, potrzebujesz wykonać te badania, jeszcze raz zapraszam Cię na Żernicką 215 we Wrocławiu, ale po wcześniejszym umówieniu się przez maila.